Cześć. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak będę robił potrawę z uszaka bzowego. Ale najpierw te uszaki bzowe musimy znaleźć. Jednego już tutaj namierzyłem. Zobaczcie. Taki uszak rośnie sobie. No to zabieramy się za tego kurczaka z uszakiem bzowym oraz warzywami na patelnię. Zaczynam od składników. No to potrzebujemy pierś z kurczaka. Może być połóweczka lub dwie. Jak ktoś chce zrobić więcej tego, no to dowolnie. Oczywiście potrzebujemy uszaka bzowego, którego dzisiaj nazbieraliśmy. Wiadomo, warzywa na patelnię, a z przypraw curry, sól i pieprz do smaku. No to zacznijmy od tego, że kurczaka musimy pokroić na drobne kawałki. Ja akurat robię taką wersję, że te drobne kawałeczki obtaczam w curry. Oraz druga czynność, którą musimy zrobić przed smażeniem, to pokroić uszaka bzowego w cieniutkie paski. Nie będę Wam pokazywał, jak to się kroi, no bo to by było zbyt monotonne. Wracamy za chwilę, jak już te dwie czynności wykonam. Wróciliśmy po krótkiej przerwie, ale mamy już kurczaczka pokrojonego w przyprawie curry, pokrojone w drobne paski uszaki bzowe. Możemy przystąpić do smażenia. Oczywiście z początku rozgrzewamy olej na patelni bądź jakiś inny tusz, na przykład masło, co kto lubi, a następnie na tą rozgrzaną patelnię wrzucamy naszego wcześniej pokrojonego kurczaka obtoczonego w curry. I tego kurczaczka tak smażymy przez około 5 minut. Minęło 5 minut, odkąd daliśmy na rozgrzany olej kurczaka. Możemy dodać teraz warzywa. Całość mieszamy. I to tak średnio wychodzi, bo jedną ręką nagrywam, drugą mieszam, ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. I teraz co najważniejsze, to przykrywamy to na około 7 minut. Minęło 7 minut, ściągamy pokrywkę. Ładnie nam się tutaj warzywa z kurczakiem już doszły. Dodajemy teraz uszaki bzowe. Pieprzymy wedle uznania, jak ktoś lubi bardziej pieprz, oczywiście można. Jak również solimy. Całość mieszamy. I przykrywamy jeszcze na kolejne 7-8 minut. Po około 7-8 minutach gasimy płomień, odkrywamy i możemy przełożyć danie na talerz. Całość prezentuje się naprawdę sympatycznie. Oczywiście jak ktoś lubi, może sobie do tego ugotować ryż, podać z ryżem. Ja akurat miałem warzywa z ziemniakami, także czuję się usprawiedliwiony, ale tak jak mówię, każdy tutaj może puścić sobie wodze fantazji i podać i zrobić sobie tak, jak lubi. Smacznego!